Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wypełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Kiedy mój siostrzeniec chodził do 5. klasy, przyjechałem do nich, do domu i poprosił mnie, byśmy zagrali w szachy. Powiedziałem, by wszystko przygotował, zaraz pójdę do niego do pokoju. Wchodzę i widzę, że wszystko przygotował do gry w warcaby. Mówię mu: mieliśmy grać w szachy. No, przygotowałem wszystko. Przygotowałeś do gry w warcaby. Kto cię uczył grać w szachy? No, moi koledzy w klasie. Nauczyli cię grać w warcaby. Nie wiem, czy wprowadzili cię świadomie w błąd, czy nie. Czy sami też nie wiedzą. Ale ty umiesz grać w warcaby, nie umiesz grać w szachy. To są podobne gry, ta sama szachownica, te same pionki, figury, ale inne zasady. Ty nie umiesz grać w szachy. Mamy jako chrześcijanie problem, ponieważ w centrum naszej wiary jest miłość i nie możemy nie mówić o miłości. Problem polega na tym, że każdy się dzisiaj na miłości zna. Że dzisiaj się wielu wydaje, że zna reguły gry w miłości. Tymczasem często jesteśmy źle nauczeni miłości od innych, których samych ktoś w błąd wprowadzał na ten temat. Gdzie się uczyć miłości? Gdzie się uczyć języka miłości prawdziwego, żeby nie wpaść w taki błąd, w takie zafałszowanie? Kiedyś święta Jadwiga na Wawelu modliła się przed czarnym krzyżem, który tam jest do dzisiaj, i pytała, co czynić. I wtedy słyszała odpowiedź w sercu: czyń, co widzisz. Widzisz krzyż, czyń to, co widzisz. Widziała krzyż, czyli widziała katedrę miłości i widziała profesora miłości. Tam jest najważniejsza, jedyna, najlepsza szkoła miłości. Krzyż Jezusa Chrystusa i tam jest profesor miłości. Nie tylko ten, który uczy, ale ten, który daje nam miłości doświadczyć. Papież Benedykt powie, że najlepszą szkołą miłości jest Eucharystia.
kiedy się regularnie uczestniczy we mszy świętej, kiedy się godzinami spędza przed Najświętszym Sakramentem, wtedy poznajemy, czym jest szerokość, długość, głębokość i wysokość miłości Boga, która przewyższa wszelki umysł. Jesteśmy więc zaproszeni do Szkoły Miłości. Jesteśmy w tej szkole. I to jest wielka łaska, bo nie tylko możemy się uczyć o miłości, ale możemy jej doświadczać. I dzisiaj chcę was zaprosić na takie 4 lekcje miłości. Papież mówi jednak na początku, kiedy się regularnie uczestniczy we mszy świętej. My tutaj jesteśmy i pewno rzadko nam się zdarza nie być na mszy świętej niedzielnej. Niestety dla wielu z nas już to nie jest takie oczywiste. Niektórzy robią sobie wagary i nie przychodzą do Szkoły Miłości. I to jest problem, bo tym samym pozbawiają się dostępu do źródła, a jednocześnie mogą zapominać reguły gry w miłość. Kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy wracają z zagranicy, którzy tam spędzili trochę czasu, ale nie tylko z nimi, ale tutaj jakoś łatwiej to wytłumaczyć. Mówią, że proszę księdza, wszystko się zaczęło sypać w moim życiu, i nie tylko duchowym, ale w ogóle w życiu, kiedy przestałem chodzić na mszę. Wyjechałem za granicę, tłumaczyłem się, że nie znam języka, potem, że nie ma kościoła po polsku blisko, a potem widziałem, że moi rodacy niektórzy nie chodzą, widziałem, że tamtejsi ludzie w ogóle na mszy nigdy nie byli w życiu. I dobrze się im powodzi, nieźle żyją. Ale w krótkim czasie zorientowałem się, że się wszystko rozsypało. Kiedy pytam moich sióstr czy bratowej, czy chciało im się wstawać do małego dziecka w nocy, kiedy płakało, to mówiły szczerze, że nie. No a wstawałyście? No, głupie pytanie. Oczywiście, że tak. Dlaczego? No bo tu chodzi o miłość. Tu nie chodzi o to, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Tu chodzi o miłość, więc wstaję. Więc we mszy świętej chodzi o miłość. Czy mi się chce, czy mi się nie chce, przychodzę. Bo tu jest szkoła miłości. I bywa tak, że się tłumaczymy nastrojem, że się tłumaczymy pogodą, że się tłumaczymy gośćmi, którzy przyjadą. Pewno, że czasem ktoś jest tak chory, czy już tak słaby, że nie da rady. No ale wtedy jest jeszcze telewizja czy radio. Dziękujmy Bogu, że mamy tę łaskę jeszcze przychodzenia do szkoły. Idziemy dalej. 4 lekcje. 4 tematy z geometrii miłości, bo papież Benedykt parafrazuje słowa świętego Pawła z jego listów. Więc pierwszy temat to jest szerokość Bożej miłości. Przychodzimy tutaj i zaczyna się msza święta obrzędami wstępnymi. To bardzo ważne, żeby wejść w mszę świętą w taki świadomy sposób. Często wbiegamy rozproszeni, rozkojarzeni i nie przeżywamy tego momentu tak, jak trzeba. Jezus taką przypowieść opowiedział w Ewangelii o człowieku, który zaprosił swoich znajomych na ucztę. I wiadomo, odmówili. Mówi sługom, idźcie i zaproście dobrych i złych. Sala wypełniła się biesiadnikami, ale jeden był źle ubrany. Zastanawia nas to, bo przecież wszyscy przyszli, dobrzy i źli, a on miał pretensje do jednego. I pyta go, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Dlaczego jesteś tak ubrany? Jak ty wyglądasz? I został wyrzucony. I to jest dla nas takie, no, oburzające może nawet. Dlaczego? Ewangelia mówi, bo oniemiał. Bo nic nie powiedział. A co powinien powiedzieć? No właśnie to, co my na początku mszy świętej. Przechodzimy tutaj na mszę świętą jako ci, którzy przegrali w walce o miłość. Którzy chcą być kochani, którzy chcą kochać i nie wychodzi. I Jezus staje przed nami i mówi, jak ty wyglądasz? I mówi, przyjacielu, czyli jest to życzliwe, pełne miłości. Co ty z siebie zrobiłeś? Co oni z ciebie zrobili? Ta szata twojej miłości jest taka potargana.
I wtedy co mam powiedzieć? Zmiłuj się nade mną. Panie, zmiłuj się nade mną. To jest ten moment, kiedy śpiewamy wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną, miłuj mnie. Potrzebuję Twojej miłości, bo ja nie doświadczam jej w codzienności mojej. Potrzebuję, żebyś się zlitował nade mną, który przegrałem w walce o miłość, który sam nie umiem kochać. I wtedy Jezus rozkłada swoje ramiona, to jest ta szerokość Jego miłości, i nas przytula. I nas ubiera w te szaty miłości, tak jakby ubrał tamtego człowieka z Ewangelii, tylko on oniemiał. A my mamy zawołać: potrzebuję Twojej miłości, zmiłuj się nade mną. Wtedy ta msza święta inaczej wygląda. Ja mam świadomość, dlaczego tu jestem, po co tu przyszedłem. Że ja chcę zaczerpnąć źródła miłości, bo nie jestem źródłem. Bo miłość się we mnie wyczerpuje i nie potrafię kochać. Daj mi tę siłę miłości, Panie. I potem idę do domu, do szkoły, do pracy, gdziekolwiek indziej. I widzę podobnych sobie, którzy też mają taką szatę potarganą, wyglądają biednie. I chcę się litować nad nimi, bo wiem, że sam się przysłużyłem często do tego, że tę szatę miłości taką mają. I chcę miłować się, miłować ich i obejmować ramionami, podnosić tak, że to nie upokarza. To jest ta pierwsza lekcja. To, że Bóg nam daje szansę, że Bóg mnie napełnia swoją miłością, że nie rezygnuje ze mnie. Potem idziemy dalej, jest druga lekcja, właśnie w niej bierzemy udział, liturgia słowa. To jest głębokość Bożej miłości. Głębokość, ponieważ ona sięga łona Boga, jak matki, bo Bóg chce nas tutaj kochać, uczyć nas tej miłości i dawać nam tę miłość, którą kocha matka. A jak kocha mama? Mama kocha wciąż inaczej. Kiedy dziecko jest pod jej sercem, kocha inaczej. Kiedy się urodzi, inaczej. Kiedy dorasta, kiedy już jest poza domem, jest starym koniem, to też kocha inaczej. Kiedy dziecko jest małe, kocha inaczej, jak jest zdrowe, czy jak jest chore. Mama dostosowuje miłość do sytuacji, do potrzeb dziecka. Tak jak tutaj jesteście, każdy z was czego innego teraz potrzebuje. Ktoś chce być pocieszony, ktoś chce być zachęcony, ktoś chce być podniesiony, inny powinien być upomniany. Ktoś powinien być oświecony, zainspirowany. I to Słowo Boże tutaj pada i każdy inaczej je przyjmuje. To Słowo Boże jest taką formą miłości właśnie. Tak jak ja tego potrzebuję. Bóg chce tak mnie kochać. Jego miłość jest kreatywna. Chce się dostosować do moich oczekiwań i potrzeb. My kochamy wciąż tak samo i dziwimy się, że to nie działa. Nawet piosenka mówi, że kochać to nie znaczy ciągle to samo. Pan Bóg nas zaprasza do takiej miłości dostosowanej, miłości macierzyńskiej. Ktoś powie: no ale ja nie rozumiem tych słów. One takie są często wzniosłe. To jest taka teologia. Rzeczywiście w ostatnich dniach mamy taką mocną dawkę Ewangelii świętego Jana. Ona jest bardzo głęboka i często niezrozumiała. Ale tu nie do końca o to chodzi. Przez 9 lat mieszkałem przy cmentarzu żydowskim w Tarnowie i tam spoczywa dziadek Romana Brandstettera. Człowiek, który się urodził w Tarnowie, w żydowskiej rodzinie, potem się nawrócił, został katolikiem. Zachęcam, by poczytać jego książki, Krąg biblijny czy Jezus z Nazaretu. I on właśnie w kręgu biblijnym opisuje taką historię, kiedy miał 9 lat. Jego dziadek zatrudnił nauczyciela, żeby go uczył czytać Biblię po hebrajsku. I on, mały Romek, czyta raz, drugi, trzeci. I w końcu nie wytrzymał i krzyczy: ja nic nie rozumiem. I wtedy nauczyciel mówi: nie musisz rozumieć, ważne, żebyś pamiętał. Jeśli będziesz pamiętał słowa Biblii, to słowa Biblii będą pamiętać o tobie. Ja nie muszę wszystkiego pamiętać, zwłaszcza, że jestem często rozproszony, bo myślę o czymś innym, siedząc tutaj na mszy świętej. Ale te słowa gdzieś tam we mnie zakorzeniają się, zostają.
Ja nie muszę ich wszystkich rozumieć. Wystarczy jedno słowo, że gdzieś zostanie i ono mnie będzie prowadzić, bo to jest Boże Słowo, ono ma taką moc. Jedno słowo przewyższa tysiące ludzkich słów. Znajomi opowiadali, rano wybierali się, w poniedziałek było do szkoły i do przedszkola, do pracy. Dzieci trzeba było odprowadzić, no i mały synek przygotowuje się do przedszkola, zawiązuje buta i nie ma efektów, trudno mu to przychodzi. Męczy się z tym sznurowadłem, tato by to szybciej zrobił, no ale niech się syn usamodzielni. I w pewnym momencie mu się udaje, wyprostował się i mówi takie słowa: Pan mnie ukarał, ale na śmierć nie wydał. No i rodzice zaskoczeni, skąd takie słowa u niego. I przypomnieli sobie po jakimś czasie, że w niedzielę w czasie mszy świętej te słowa padały. Zambony, że one były przytaczane i ten mały biegał po kościele. Wydawało się, że nie uważa, że jest za mały, żeby w ogóle cokolwiek rozumieć. A on to słowa gdzieś tam przyjął, gdzieś je zapamiętał, a potem potrafił zastosować do swojej sytuacji. Nie mogę zawiązać buta, mam trudność, Pan mnie ukarał. Ale mu się udało, ale na śmierć nie wydał. Więc skoro dziecko potrafi, to cóż dopiero ja, cóż dopiero człowiek, który chce się otworzyć na Boże Słowo i kiedy przychodzi kochać kogoś bliskiego w domu, czy przyjaciela, czy znajomego, w szkole, w pracy, to pytam Słowa Bożego, jak mam kochać tego człowieka, jak on dzisiaj potrzebuje być kochany? Co mam zrobić? Jaką miłość zastosować? Jaką formę, kształt miłości? I Słowo Boże będzie mi podpowiadać. Bo po to zostało wypowiedziane na mszy świętej i we mnie zamieszkało. Więc to otwarcie na Boże Słowo będzie mnie uczyć kreatywności, dostosowywania miłości. Jak ta moja żona ma być dzisiaj kochana? Jak ten mój mąż chce być dzisiaj kochany? Jak te dzieci mam dzisiaj kochać? To jest druga lekcja, którą nam Jezus daje. Trzecia to liturgia Eucharystii. To jest wysokość Bożej miłości. To jest ta miłość, która przychodzi z nieba, ale przez krzyż. To jest miłość ukrzyżowana, miłość najwyższych lotów, z najwyższej półki, kiedy Bóg przychodzi na ołtarz, bo się zobowiązał. Bo jest wierny miłości, to jest taki męski rys Bożej miłości. Miłość wierna samej sobie. Zobowiązał się kochać i nie odstąpi. Dał się ukrzyżować i nie zejdzie z krzyża. Miłość wierna. Świat nas takiej miłości nie będzie uczył. Świat nas uczy czegoś innego, bo świat potrzebuje robić biznes. Więc będzie reklamy ciągle dawał, że jak kupisz nowy model, to on jest lepszy i właśnie dla ciebie odpowiedni. No i my się tak nabieramy, że to nowe to jest lepsze. Akurat. Wiemy, że są technologie specjalne takie, żeby jakieś urządzenia się zepsuły zaraz po terminie gwarancji. Znam takich ludzi, którzy mają dylematy, czy pracować w takich firmach. Więc znów się zepsułeś, wiem co zrobię, zamienię cię na inny model. Czy na lepszy? Psują się relacje w małżeństwie, psują się relacje w przyjaźni? No to zmieniamy, tak? Przenosimy te doświadczenia z gadżetami, z różnymi przedmiotami na relacje z ludźmi. Jezus mówi inaczej. Kiedy pamiętamy, Judasz przychodzi do Getsemani, żeby wydać Jezusa, wykonuje piękny gest i piękne słowa mówi. Jezus mówi: przyjacielu, po coś przyszedł? Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Czyli Jezus mówi: wiem, co robisz, wiem, że mnie zdradzasz. Ale mówi do niego: przyjacielu, ja nie wycofuję mojej miłości. Wiem, co robisz, ale ja dalej cię kocham. Dalej jestem dla ciebie przyjacielem. Takiej miłości nie nauczymy się gdzie indziej. Taka miłość płynie tylko stąd, z krzyża, bo On się zobowiązał do takiej miłości i takiej miłości nas uczy i daje nam siłę, żebyśmy tak kochali. Siostrzenica dostała na Mikołaja klocki,
Potem miała po zabawie poukładać do pudełka. Przychodzi do siostry, do mamy i mówi: daj mi większe pudełko, bo klocki się nie mieszczą. A mama patrzy i mówi: przecież to jest oryginalne pudełko. Poukładaj lepiej klocki, a zmieszczą się. Poukładaj lepiej klocki. Przecież nie przytyły. Kiedyś się mieściły. Tak bywa czasem w relacjach z nami, w małżeństwie, w przyjaźni, że się coś nie układa. A Pan Bóg mówi: poukładaj lepiej klocki. Przecież kiedyś mieściliście się w tym pudełku, w tym małżeństwie, nie w innym. Mieściliście się w tej przyjaźni. Co się stało? Dopasowani byliśmy, tak? Kiedyś w pokorze wołaliśmy: chcę być Twoją żoną, Twoim mężem, potrzebuję Ciebie. To jest pokora. Kiedy się nie mieścimy w pudełku, to znaczy, że pycha nas rozepchała i już nie potrafimy. I już nie możemy. To jest trudne, oczywiście. Mówiliśmy o tym, że czasem mamy do czynienia w domu z kimś, kto nie umie kochać. Kto jest egoistą, kto jest uzależniony, kto jest cynikiem, to wtedy stosujemy inne zasady. Ale jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi i chcemy stosować te same zasady, to Bóg nas zaprasza do układania klocków. Żebyśmy nie zmieniali pudełka, nie zmieniali szachownicy, figur na szachownicy, tylko żebyśmy zmienili reguły. Żebyśmy zamiast grać w szach, w warcaby zaczęli grać w szachy. Zmienić reguły. Przebaczyć. To jest niełatwe. Ale Bóg nas zaprasza do cerowania miłości. Zawsze lubiłem chodzić w takich skarpetkach, które babcia cerowała. Bo one były takie kolorowe. Bo tam były takie kwiatuszki, zajączki, jakieś słoneczka. Czasem sam robiłem dziury, żeby babcia cerowała. Bo wtedy one były ładniejsze. Te nowe były takie szare. Pan Bóg nas zaprasza do tego, byśmy uwierzyli, że miłość im starsza, tym może być lepsza i piękniejsza, jak wino w Kanie Galilejskiej. I czwarta lekcja to jest długość Bożej miłości. To są obrzędy zakończenia w czasie mszy świętej. Bóg nas zaprasza do tego, byśmy tak jak przyjmujemy Go w Komunii Świętej i rozpoznajemy w białym kawałku chleba i traktowali z taką delikatnością, czułością, potem szli i tak samo widzieli Go, rozpoznawali w drugim człowieku. To dlatego nas karmi takim chlebem, gdzie przecież z wielką troską Go przyjmujemy. Są debaty na ten temat, tak? Czy Go przyjmować na kolanach, czy do rąk, czy do ust, czy na stojąco i ludzie się biją, walczą, niszczą się potem, tak? To jest pytanie o sens takiej walki. Jezus mówi: dobrze, że mnie przyjmujecie z czcią, ale potem się za to, jak to przyjmuję, walicie po łbach. Odnaleźć mnie w tym drugim człowieku, tak samo jak w tej małej hostii. Z czułością, delikatnością. Zauważmy, jak papież Franciszek dużo mówi o czułości. Dzisiaj ten świat tego potrzebuje. Jesteśmy bardzo brutalni. Jesteśmy bardzo szorstcy. Jak się robi badania wśród młodzieży, to im najbardziej przeszkadza w szkole. Że się traktują wulgarnie, że się popychają, że nie zważają na słowa. Ta wulgarność bardzo wkracza w naszą codzienność. A Jezus nas uczy właśnie takiej delikatnej, subtelnej, czułej miłości. Żebyśmy uważali, tak jak uważamy, czy partykuła nie spadnie na ziemię z Eucharystii, tak uważajmy też na drugiego człowieka. Msza Święta jest tak skonstruowana, wydawałoby się nieproporcjonalnie, bo dużo się dzieje do momentu przyjęcia Komunii Świętej. Dużo się tam dzieje, potem przyjmuje komunię, modlitwa i posłanie, chyba że są długie ogłoszenia. Ale struktura samej mszy jest taka. Przyjmuję komunię, modlitwa i idź. Jeszcze Jezus jest we mnie.
I idę. Dlaczego tak jest? Bo Bóg mówi, masz być ciałem Chrystusa poza tym Kościołem. W czasie mszy świętej są takie dwie modlitwy, które nazywamy epiklezą. No, takie słowo warto pamiętać. Epikleza to jest modlitwa, która przyzywa Ducha Świętego. I ta pierwsza modlitwa, pierwsza epikleza jest nad chlebem i winem. Kiedy kapłan wyciąga dłonie i mówi za sprawą Ducha Świętego, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc ta pierwsza epikleza, ta pierwsza modlitwa o Ducha Świętego jest dla tej pierwszej przemiany. I często myślimy, że msza święta jest po to tylko. To za mało. Msza święta nie jest tylko po to, żebym adorował Jezusa na ołtarzu, przyjął Go do swego serca. To by było za mało. Msza święta jest po to, żeby ten Chrystus, który jest we mnie i Duch Święty przemienił mnie w ciało Chrystusa. Potem jest druga epikleza, kiedy kapłan się modli, abyśmy się stali za sprawą Ducha Świętego jedną duszą i jednym ciałem w Chrystusie. My jako wspólnota Kościoła, ciało Chrystusa, które idzie jako msza święta, tak, jako ciało Chrystusa tam na zewnątrz, żeby tę miłość, którą tutaj otrzymujemy, wiedzę o niej i jej doświadczenie przekazywać innym. Dwa małżeństwa wybrały się na wakacje. Mężczyzna z jednego z tych małżeństw deklarował się jako niewierzący. I przejeżdżali przez taką górską miejscowość, to była niedziela. I trójka z nich chciała uczestniczyć we mszy świętej. Zatrzymali się przy małym kościółku. Zaraz przy schodach, parking był. Ta trójka weszła do środka. Zbliża się godzina mszy, ludzi przybywa, mały kościół, miejscowość atrakcyjna turystycznie. Nie mieszczą się w kościele, wychodzą na schody, nie mieszczą się na schodach, stają na parkingu jeszcze dalej. I w pewnym momencie ten człowiek, który nie poszedł na mszę świętą, zorientował się, że jest w środku mszy. On nie poszedł na mszę świętą, ale msza święta przyszła do niego. To jest nasze zadanie, które nam Pan Bóg daje. Wielu z naszych bliskich tutaj nie przychodzi już. Dzieci, znajomi, mąż, może żona. Więc oni na mszę nie przychodzą, ale msza ma przyjść do nich. I to jest nasze zadanie, żeby iść i dawać świadectwo tej miłości, którą tutaj doświadczamy, której się uczymy. I to wcale nie robimy wtedy łaski. Kiedy idziemy świadczyć miłość, to najpierw czynimy to dla siebie. Czasem niektórzy mówią, że to jest moja prywatna sprawa, co ja zrobię z moją wiarą. No właśnie, nie moja prywatna sprawa. Bo kto chce zachować życie, to je straci. A kto straci, to paradoksalnie je zyska. Prosty obraz, już na zakończenie. Kiedy się jest u źródeł Jordanu w Ziemi Świętej, to się widzi góry ośnieżone w oddali i tam z tych gór między innymi bierze początek rzeka Jordan. Potem płynie do wielkiego zbiornika, którym jest Morze Galilejskie. Potem dalej Jordan płynie do jeszcze większego zbiornika, którym jest Morze Martwe. W Morzu Galilejskim jest życie, w Morzu Martwym, jak sama nazwa mówi, jest śmierć. To jest Morze Martwe. Dlaczego tak się dzieje? Fizyka. Z góry spływa woda, wpływa do Morza Galilejskiego i ono wypuszcza wodę. Wpuszcza i wypuszcza. I tam jest życie. Morze Martwe przyjmuje wodę i nie chce oddać. I tam jest śmierć. I to się dzieje w naszym życiu. Przyjmujemy z góry miłość Boga. Msza święta jest szczytem i jest źródłem miłości Boga. Więc ja przychodzę tutaj i z tego szczytu, z tego źródła czerpię. Przyjmuję i jeśli wypuszczam, jeśli oddaję, to jest we mnie Morze Galilejskie, jest we mnie życie. Jest słodka woda, która daje życie tysiącom ludzi. A jeśli przyjmuję i nie wypuszczam, to jest we mnie Morze Martwe. Jest we mnie śmierć.
sam nie mam miłości i komuś jej nie dam. Prośmy w czasie tej Eucharystii, byśmy nie mieli pokusy wagarowania, nieprzychodzenia na mszę świętą. Prośmy, żebyśmy właściwie uczestniczyli w tych czterech etapach w czasie mszy świętej, mieli świadomość, jak Bóg nas chce kochać i jak nas uczy tej miłości, potem, żebyśmy mieli odwagę z tą miłością iść i się nią dzielić.